Super. Kurczę, prawie rozjebałem kamerę. Pięknie. Już tak z boku. Chyba jest okej. Jest lepiej niż było. Chyba możemy zaczynać. Trzymam w ogóle mikrofon w ręku, może wyglądać to dziwnie, ale 3, 4, może nawet 5 razy przymierzałem się już do nagrania czegokolwiek. Z jednym filmem spędziłem nawet około 2-3 dni, żeby jakkolwiek go zmontować i żeby to było w miarę takie YouTube'owe, żeby miało to jakieś ręce i nogi po prostu. I dochodzę do wniosku, że nieważne co tak naprawdę nagram, to ten pierwszy film będzie zawsze zły. Nigdy, przenigdy nie uda mi się nagrać dobrego pierwszego filmu. I pytanie, czemu tak jest? Totalnie nie myślałem, że właśnie tak będzie wyglądał mój pierwszy film, jeśli w ogóle to wstawiłem. Miałem w głowie jakiś typowy vlog, dzień jedzenia, poranna rutyna, produktywność i tego typu sprawy, bo jest to w modzie, mam wrażenie. Chyba nie tylko wrażenie, ale tak po prostu jest. To jest teraz popularne. I to kategoryzowanie czegokolwiek czasem doprowadza mnie po prostu do szału. Jest dzisiaj niedziela, powiedziałem sobie rano, dobra, nareszcie trochę odpocznę. Siedzę ostatnio cały czas w tych wszystkich programach montażowych i tak dalej i staram się skleić coś naprawdę ładnego, śmiesznego albo po prostu jakiegokolwiek i to nie działa. I to autentycznie nie działa. Cały czas znajduję coś, co nie podoba mi się w tym, co robię. Albo była to słaba jakość audio, albo była to słaba jakość obrazu, albo był to nieśmieszny content, albo był to zbyt śmieszny content. I gdzieś po prostu pośrodku tego, gdzieś pomiędzy tym, totalnie zgubiłem ten cel, który obrałem sobie z myślą o YouTubie. A tym celem jest to, że ja po prostu chciałem tego spróbować. Jak każdy dzieciak, miałem kiedyś takie marzenie, żeby być YouTuberem. Nagrywać gry, vlogi, wszystko. Bo właśnie to robią YouTuberzy, nagrywają wszystko. A ja po prostu chciałem robić coś fajnego. Jestem teraz w takim okresie pomaturalnym, więc czekam tak naprawdę na studia, na rekrutację i tak dalej. I czekam jednocześnie też na jakiś przełom w swoim życiu, bo z tym jest ogólnie duży problem. Moje życie autentycznie stanęło w miejscu. Chyba w każdej sferze. Pogubiłem się. Mówiłem chyba o czymś istotnym. A, no wracając do tego pytania. Dlaczego ten pierwszy film nigdy nie będzie idealny? Ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli mam być taki w 100% szczery, może zabrzmi to trochę egoistycznie, może zabrzmi to trochę pysznie. Nie wiem, ciężko znaleźć mi dobre słowa. Ale mam wrażenie, że duża wina w tym jest świata, duża wina w tym jest społeczeństwa, że my mamy tak z góry narzucone, że cokolwiek robimy, to musi być idealne. Nieważne, czy uczymy się jeździć na rowerze, pływać, śpiewać, tańczyć, cokolwiek, robić na drutach, cokolwiek, to jest już nam coś takiego wpojone, że to musi być idealne, że my musimy być idealni, że nie ma żadnego miejsca na pomyłki. I chyba właśnie to jest ten powód, to jest ta odpowiedź na pytanie, dlaczego twój pierwszy film, mój pierwszy film nigdy nie będzie idealny. Bo my nie jesteśmy idealni. Nie zostaliśmy stworzeni jako doskonałe jednostki, wybitni geniusze, osoby, które tworzą na każdym kroku. Nie, absolutnie nie. Właśnie po to żyjemy i po to każdego dnia rano wstajemy, by wchodzić krok po kroku właśnie coraz wyżej. A mam wrażenie, że świat bardzo nam to utrudnia. I właśnie dlatego obawiam się, że może to zabrzmieć trochę egoistycznie. No bo w tym momencie zwalam całą winę na świat. Tak, rzeczywiście to robię. Uważam, że to świat tak kieruje tym wszystkim. Teraz brzmi to trochę tak duchowo i tak dalej, ale nie mam tego absolutnie na myśli. Po prostu system działa już w ten sposób, że jesteśmy na każdym kroku porównywani do czegoś, kogoś i tak dalej. Więc ja teraz, nagrywając ten pierwszy oficjalny film na YouTube'a, już automatycznie porównuję siebie do tych największych YouTuberów, którzy teraz tworzą, których treści są na naprawdę wysokim poziomie jakościowo
intelektualnie sprzeczałbym się, ale jakościowo na pewno są na mega dużym poziomie i mam gdzieś po prostu to już z tyłu głowy, że nie jestem taki właśnie jak oni. I możesz to, osobą, która oglądasz, możesz to skategoryzować do tak naprawdę każdej dziedziny swojego życia. To nie chodzi tylko o YouTube'a. To dzieje się codziennie, w każdym momencie twojego życia. Nieważne czy ty, czy ktoś, cały czas jesteś gdzieś tam porównywany. Albo robisz to sam sobie, albo robi to ktoś tobie. Jest to taka pułapka. Jest to pułapka, która nie pozwala się ludziom rozwijać i której musimy unikać. Za wszelką cenę trzeba jej unikać. W ogóle jestem strasznie poważny. Jakby od tego zależało moje życie. I może rzeczywiście zależy. Nie wiem. Jestem w takim momencie swojego życia, że totalnie po prostu nie wiem, czym się tak w 100% zająć. Mam swoje marzenia. Większe, mniejsze. Jedno takie o wiele większe, ale mam też z tyłu głowy ten strach, że może się jednak nie udać. I YouTube jest też taką ciekawą opcją, po prostu, żeby może znaleźć jakichś znajomych. Oj. YouTube jest też po prostu taką ciekawą opcją po prostu w wielu kierunkach. Mam w życiu ogromny problem. Mam takie poczucie, że ja to po prostu nie pasuję. Czy ja popełniam gdzieś błędy? Czy może rzeczywiście jestem po prostu jakiś inny? I znowu nie chcę, żeby brzmiało to egoistycznie, ale tak się czuję. Także podsumowując, chcę być po prostu wiarygodny. I wiem, że w tym moim pierwszym filmie, którego nie ma już na kanale, na całe szczęście, wiem, że tam totalnie nie byłem sobą. Wiem, że na siłę próbowałem być albo nad wyraz śmieszny, albo nad wyraz ironiczny i tak dalej, ale to nie byłem ja. Także chyba tak właśnie chcę potraktować ten pierwszy film. Mam nadzieję, że znajduje się w tym filmie odpowiedź na to pytanie, które jest zawarte w tytule. Że w jakiś sposób może nakierowałem cię w jakimś kierunku. Chyba chciałbym, żeby właśnie te filmy trochę działały w ten sposób, żeby trochę motywowały ludzi. No sam nie wiem, to wyjdzie w praniu. Mam nadzieję, że jesteś usatysfakcjonowany tym filmem. Ja na pewno jestem, bo mam to w końcu tak chyba w 100% za sobą. I mam szczerą, naprawdę szczerą nadzieję, że nie będzie kolejnego podejścia pod kręcenie pierwszego filmu. Mam naprawdę taką nadzieję. Jeżeli komuś się to nie podoba, pewnie rozumiem to. Mi zapewne też nie będzie się to podobało, gdy już opublikuję to, będę widział, jak, nie wiem, małe są przyrosty, czy coś takiego, ale chcę też po prostu gdzieś tam zdawać sobie sprawę z tego, że stawiam dopiero jakiś tam pierwszy krok, a oczekuję, że będzie z tego nie wiadomo co. Dużo wątków, dużo myśli i takim totalnym słowem zakończenia, totalnym, obiecuję, że to już jest ostatnia minuta tego materiału. Podsumowując tytuł, podsumowując całą myśl tego odcinka, dlaczego twój pierwszy film nigdy nie będzie dobry, rób swoje. Nie sieć i nie myśl, czy to będzie dobre, złe, czy to będzie miało mnóstwo wyświetleń, czy nie będzie miało w ogóle. Nie myśl o tym. Nie myśl o tym i po prostu nagraj coś i to wstaw. Poczekaniem nie osiągniesz swoich marzeń. Nie ma takiej opcji. Jestem w stanie ci to zagwarantować, że nieważne, czy będziesz afirmował, wizualizował sobie swoje marzenia, swoją przyszłość, to na pewno w ten sposób ich nie osiągniesz. Dobre nastawienie to podstawa, ale działanie jest jeszcze wyżej. Chyba wszystko. To miało być wszystko, bo pewnie minęła już minuta. Dzięki, że byłeś. Byłaś. Nie wiem. Może nikt tego nie ogląda. Ale cieszę się, że mam to już za sobą. I przypomniał mi się taki fajny cytat Wisławy Szymborskiej, że w przemówieniach najtrudniejsze jest zawsze pierwsze zdanie. Chyba mam je już za sobą.